Hej wszystkim, tu czy witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj bardzo chciałbym poruszyć temat trzeciej generacji Monster High po raz kolejny, ale troszkę pod innym względem. Ponieważ czym bliżej jesteśmy do daty premiery filmu, to wciąż wiemy bardzo mało i tak naprawdę nie wiemy nic o lalkach. Nie mamy żadnych kampanii, nie mamy żadnych nowości dotyczących filmu Monster High. Między innymi nie wiemy kiedy film będzie miał polską premierę i czy w ogóle będzie ją miał, a czy jeśli będzie miał, to czy doczekamy się do i czego mamy oczekiwać od nowej generacji. Ale zanim zaczniemy ten temat, chciałbym was prosić o pomoc. Nie dla mnie, a dla kogoś. Szymek ma 5 lat i walczy z nowotworem. Aktualnie, Szymek przybywa w Barcelonie, gdzie jest leczony, ale koszty leczenia są ogromne. Kwota, jaką trzeba zebrać, to ponad 800 tysięcy zł. Szymek jest już po chemiach, superchemiach, przeszczepie szpiku oraz radioterapii. Jednakże szpik się nie przyjął, jest za mocno zniszczony. Praktycznie nie do odbudowy. Lekarze w Polsce robią co mogą na tyle ile im pozwoli medycyna w kraju. Dlatego podjęto decyzję, że Szymek będzie leczony w Barcelonie. Lekarze zgodzili się podjąć leczenia, nie mając nawet pełnej sumy. Aktualnie na siepomaga.pl trwa zbiórka pieniędzy dla szymka oraz na grupie na Facebooku licytacje dla wojownika Szymka możemy licytować przy różne rzeczy, a kwoty licytacji będą szły na leczenie Szymka. Brakuje naprawdę bardzo niewiele, a pomoc jest potrzebna. Więc jeśli macie możliwość i możecie pomóc, płacić nawet złotówkę. Naprawdę nawet złotówka, 5 złotych pomoże, nie mówiąc o innych, wyższych kwotach. A jeśli nie macie pieniędzy, to proszę udostępnijcie zbiórkę dalej. Być może kto inny pomoże, dzięki temu, że wy przekazaliście tę zbiórkę dalej. Link do zbiórki oraz do grupki macie w opisie, zachęcam jeszcze raz. A teraz przejdźmy do tematu filmu. Zacznijmy temat od tego, że gdzie jest promocja lalek? I gdzie są lalki, Mattel? Nagrywam to 4 sierpnia, widzicie to pewnie tego samego dnia, albo 5 sierpnia, mam nadzieję, że 4. I do tej pory tak naprawdę nie mieliśmy żadnych oficjalnych danych, jeśli chodzi o lalki. Owszem, były jakieś przecieki, część była fejkowa, część była niby prawdziwa, ale tak naprawdę nie staliśmy na niczym oficjalnym. Ostatni przeciek wyglądał tak. I z tego, co udało mi się dowiedzieć, to była to bardzo wczesna kampania marketingowa dla lalek, promocyjna, która została skasowana. A lalki na tym zdjęciu to prototypy. Włosy Franki to komputerowy render. Claudine ma peryłkę, a Draculora chyba jest jedyną postacią, która wygląda jako ukończona. I jeśli mnie pamięć nie myli, to taki obrazek miał się pojawić wtedy, kiedy już były pierwsze zapowiedzi tego, że Most High powróci. I dla jasności, nie mówię tutaj o lalkach z reprodukcji, o handcoutur oraz o najnowszych. Z ze Comic Con. Chodzi mi o zwykłe lalki play które nie są rzeczami bardziej kolekcjonerskimi, ani reprodukcjami. Czymś nowym i świeżym. Ponieważ tego póki co nie dostaliśmy. Nawet żadnej zapowiedzi. Niczego. Aktualnie najbardziej promowaną rzeczą przez Mattela i Nickelodeon jest film live action, który nie jest zły według mnie i film o tym się pojawia na kanale wkrótce. Oraz pokazano nam wygląd postaci ze serialu animowanego, gdzie tutaj sprawa wygląda gorzej. było o tym filmik na kanale. Filmik ukazuje się wam teraz w rogu ekranu na górze. I Wiecie, patrząc na to wszystko, co robi aktualnie Mattel z Monster High, mam wrażenie, że chcą oni żerować na tym, że cała marka Monster High jest wciąż rozpoznawalna, ma swoje rzęze fanów. A jeśli nawet nie jesteś kolekcjonerem i nie, nie interesujesz się aż tak Monster High, to kojarzysz czym to jest. Jednakże czerpanie Korzyści z tego, że Twoja marka jest dobrze zapamiętana, nie jest dobrym pomysłem, jeśli chodzi o reboot, gdzie wszystko będzie zrobione od podstaw. Nie jest to przywrócenie starej serii, ponieważ na czymś, co jest dobrze znane, budujecie coś nowszego. Owszem, jest to niby to samo, ale jest to budowane od podstaw, od początku, od nowa i jest inne. Czasy się zmieniły. Aktualnie większy nacisk mimo wszystko kładzie się na marketing internetowy niż na stare, typowe reklamy radiowe czy telewizyjne. I owszem, do promocji lalek wykorzystuje się internet, i telewizję. Ale w tym przypadku internet jest bardzo mało używany, a telewizja wcale. I owszem, najpewniej Monster High chce, żeby to właśnie influencerzy wypromowali Monster High. Jednakże trudno jest wypromować coś, o czym nic nie wiemy. I wiecie, ja wiem bardzo mało, staram się dowiedzieć czegokolwiek. Ale uwaga, osoby, które stanowiliście PR u Matela, czyli nie ja, niestety, nie wiedzą nic, a nic o lalekach trzeciej generacji. Nic a nic. Być może kiedy to oglądacie, wiele rzeczy się zmieniło. Może mamy oficjalne zdjęcie od Montera, oficjalne informacje, albo szukamy się reklama nawet. Ale aktualnie nie mamy nic. Przejdźmy teraz do filmu live action. A więc miesiąc temu pojawił się oficjalny zwiastun do filmu. Oraz dwa tygodnie temu pojawił się oficjalny klip i wideo z piosenką z filmu. W sumie pojawił się dwa razy, bo jeden to był klip wideo, a drugi to był klip z tekstem, także tak. I wiecie, ciekawi mnie fakt, iż Monster High ani Mattel nie zajął tak naprawdę oficjalnego stanowiska, jeśli chodzi o wyciek całego filmu do sieci. Filmu, który był w bardzo wczesnym stadium montażu i można ten film cały czas obejrzeć wszędzie. No prawie wszędzie. Jeśli umiesz szukać, to go znajdziesz. I jakby jestem ciekaw, czemu nic o tym nie powiedzieli. Czemu nie powiedzieli hej, była taka sytuacja, w film wyciek, ale prosimy Was, jeśli szanujecie naszą markę, aktorów, to nie oglądajcie tego filmu, nie publikujcie go dalej, ale tego nie zrobili, Przemilczeli cały fakt. Owszem, próbowali zdjąć wszystkie przycieki z filmu, blokowali filmy, ale nie otrzymaliśmy oficjalnego stanowiska, gdzie fajnie było wiedzieć, jak to się stało i dlaczego to się stało, jakby ktoś musiał mieć powód, żeby to zrobić. Jednakże zauważyłem to, iż film jest cały rozpromowany w USA, jednakże nie ma żadnej promocji poza Stanami w Polsce, w Niemczech, Francji i w jakikolwiek kraju. Pozwoliłem sobie przejrzeć polski profil Nickelodeon i że mają tam Spongeboba i jakieś inne coś. Nie ma mowy o Monster High, nie ma nawet żadnej nowinki, że wkrótce pojawi się Monster High, że pojawi się nowy film. Nie dostaliśmy nawet żadnej daty premiery w Polsce, ani zwiastunów. Nie wiemy nawet czy film w ogóle pojawi się w Polsce i czy jeśli to, czy będzie to dubbing, czy lektor i gdzie będziemy mogli to obejrzeć. Więc tak naprawdę nie mamy nic a nic jeśli chodzi o film w Polsce i w innych krajach. Jedyne co wiemy to to kiedy będzie film USA. Zapomniałem wspomnieć o tym, że pisałem do polskiego Nickelodeon, ale póki co nie uzyskałem żadnej odpowiedzi, także być może oni sami nie wiedzą, co i jak w Monster High w Polsce. Szczerze, boję się o nowe Monster High. Bardzo bym chciał, żeby Monster High, te nowe Monster High, generacja trzecia, była naprawdę wielkim sukcesem. Owszem, pewnie nie będzie to sukces na taką samą skalę, jak było z pierwszym Monster High, ale wciąż życzę im jak najlepiej. Ale widząc to, co się dzieje, czyli nie widząc. Tego, co powinno być. Nie wrócę dla Monster High zbyt dobrej przyszłości. Napiszcie mi, co wy o tym myślicie. Jak widzicie przyszłość Monster High i co póki co wam się nie podoba w nowym Monster High. To było tyle. Mega dziękuję za obejrzenie. Jeszcze raz przypominam o zbiórce pieniędzy dla Szymka. Linki w opisie. A jeśli jeszcze mnie subskrybujesz, to drub to. content dla między innymi o Monster High. Także tak, zapraszam. I to było tyle. Jeszcze raz dziękuję. Cześć na razie. Papa. Pa. Widzimy się wkrótce.